Witam wszystkich, nazywam się Marcin Dorna, jestem trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski. Zapraszam Was na Extra Time. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie motywacja. Słowo, które bardzo często występuje w relacjach pracy zawodników, w relacjach pracy trenerskiej, w komunikacji pomiędzy zawodnikami a trenerem. Słowo, które okazuje się bardzo złożone i często niejednoznaczne. Wyróżniamy motywację wewnętrzną i motywację zewnętrzną. Wewnętrzny poziom motywacji to ten, który ma każdy z zawodników w sobie, to ten, który pozwala na chęć wysiłku, ten, który determinuje poczynania zawodników na boisku. Chcemy, żeby był poziom motywacji wewnętrznej był jak najwyższy i jest to dla nas bardzo ważne kryterium selekcyjne. Przykładem motywacji wewnętrznej jest ta pozytywna duma, to ten zaszczyt, którego dostępują niektórzy zawodnicy, kiedy mają szansę reprezentować swój klub, swoją reprezentację województwa, czy w końcu reprezentację kraju. To takie wewnętrzne, wyjątkowe uczucie nobilitacji powinno być związane z występem w każdym spotkaniu. Motywacja zewnętrzna to chęć zdobycia korzyści ekonomicznych, chęć sławy, chęć popularności, a więc wszystko to, co jest z zewnątrz. Oczywiście jest to ważny element pracy zawodników, ważny element relacji pomiędzy trenerem a zawodnikami, natomiast oczywiście wyżej cenimy motywację wewnętrzną, więc to, co zawodnicy mają w sobie, coś, co jest naturalne. W pracy z najmłodszymi zawodnikami, z najmłodszymi adeptami piłki nożnej pamiętamy o tym, aby stymulować zawodników pozytywnie, aby nasza trenerska motywacja w kierunku najmłodszych była dodatnia, abyśmy zachęcali zawodników do tego, żeby podejmowali to pozytywne ryzyko na boisku, aby byli kreatywni, aby dążyli do sytuacji, w której potrafią samodzielnie rozwiązać na boisku. Motywacja ujemna, w której jest wiele zakazów, wiele rzeczy, których zawodników ograniczamy, jest czymś, co absolutnie burzy proces rozwoju młodych piłkarzy. Z trzech rodzajów motywacja, więc motywacji chęci zwyciężania, motywacji obawy przed porażką, czy motywacji chęci współzawodnictwa, najwyżej cenimy motywację chęci zwyciężania, więc tych zawodników, którzy dążą do zwycięstwa, którzy pragną tego, aby okazać się najlepsi. Elementem niepożądanym, szczególnie w przypadku sportu dzieci i młodzieży, jest motywacja obawy przed porażką. Jest to coś, co paraliżuje poczynania młodych zawodników, absolutnie nie zachęca do ryzyka, do kreatywności, dlatego musimy swoim kontaktem z zawodnikami jak najlepiej wpłynąć na to, aby oni takie pozytywne ryzyko potrafili podjąć i musimy ich absolutnie do tego w trakcie treningu i w trakcie meczów zachęcać.